W zespole szkół i placówek imienia Wincentego Witosa w Bolkowie odbyła się uroczystość poświęcenia pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. Wspólnie zainicjowaliśmy to spotkanie, aby uczcić cześć niezłomnego żołnierza. Cieszymy się, że udało nam się również przybliżyć wystawę poświęconą właśnie rotmistrzowi i nasza młodzież wspólnie ze starszym pokoleniem Bolkowa mieli możliwość uczestniczenia w dzisiejszej lekcji historii. Pomysłodawcą i współorganizatorem tego wydarzenia był wicestarosta Arkadiusz Baranowski. Piękny aranż słowno-wokalny, wspaniała uroczystość. Starosta przedstawił zgromadzonym postaci niezłomnego rotmistrza, jego historię, dzieje oraz wyznawane wartości i zasady moralne, wśród których poczesne miejsce zajmowały umiłowanie ojczyzny, honor, wiara i rodzina. Podczas spotkania padło także pytanie, czy Witold Pilecki może stanowić autorytet dla młodych ludzi oraz wszystkich Polaków, na co młodzież odpowiedziała jednoznacznie tak. Podczas spotkania zaprezentowano również postać innego wielkiego Polaka, a mianowicie prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Wiele pięknych słów o polskim duchownym powiedział ksiądz Tomasz Bunikowski z parafii świętego Marcina w Jaworze. Beata Janas, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Jaworskim Starostwie, podkreśliła, że we współczesnym świecie zdominowanym przez techniczne nowinki warto pamiętać i kierować się zasadami, które wiele lat temu wyznawał rotmistrz Pilecki. O swoich wojennych losach i tragicznych doświadczeniach opowiadali także kombatanci Maria Klenik, Anna Bujak oraz Stanisław Gąsiorowski.